Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Baldur's Gate 3. Koniec wampirzych pomiotów i wielkiego wampira. Zostaje nam jeszcze tylko rozejrzeć się, żeby ewentualne może jakieś skarby tutaj znaleźć, czy może nie, czy może tak. Tak czy jak przyszliśmy tutaj w celu uratowania dzieci, które były porywane z obozu. Z obozu pewnych ludzi, nie pamiętam jak tam oni dokładnie się nazywali, z Rivington. Jak się okazuje, wszyscy więźniowie zostali już zamienieni w wampirze pomioty, a zatem ratunku nie było szans. Ewentualnie mogliśmy wypuścić na zewnątrz potwory. Marmurowa płytka. Także postanowiliśmy ich po prostu unicestwić. To jest też taki dylemat, na pewno są takie jakby potwory. Są takie sytuacje, gdzie jest na przykład człowiek i on zostaje zamieniony w potwora i ten potwór po prostu wygląda tak jak wcześniej. Czyli dalej wygląda jak człowiek. I może nawet pamiętać. To jest właśnie takie mylące dużo. Że jeszcze nawet będzie pamiętał to, co się działo przed zamienieniem się w potwora, ale od tego momentu, gdy się nim stał, ma pewne takie przypadłości, które sprawiają, że na przykład no staje się niebezpieczny dla społeczeństwa i nie potrafi tego kontrolować. Więc no tutaj jest oczywiście, to nie była łatwa decyzja. Nie da się wytrychem otworzyć. To nie była łatwa decyzja na pewno. Biorąc pod uwagę fakt, że to byli więźniowie, ale tutaj sprawdzałem kamerką. Wszyscy byli pomiotami już. Zresztą gdyby nie byli, to by teraz nie zginęli. Ktoś by tutaj został. Nie mogę otworzyć bramy. Musiałbym do tego użyć kostura. Znowu zdobywam coś, co się okazuje raczej gorsze, no nie? Pod względem obrażeń przynajmniej. Więc też będzie na sprzedaż po prostu. O! Jest, przyszli. A więc czy to prawda? Kazador zginął z twojej ręki tak samo jak nasze dzieci? Wasze dzieci były wampirzymi pomiotami, martwe na długo zanim tam dotarłem. Niestety możesz mieć rację. Miałeś kilka rozwiązań do wyboru. Wszystkie złe. Zrobiłeś najlepsze co można w niemożliwej sytuacji. Nikt nie mógłby żądać więcej. Wiem, że czekają cię próby, jednak kiedy nadejdzie czas, nie będziesz się z nimi mierzyć samotnie. Wesprzemy cię najlepiej jak możemy. Do tego czasu bywaj zdrów. I dziękujemy.
Okej, no miałem nadzieję, że nie będzie problemu z tym. Więc to mamy zadanko ukończone. I tak naprawdę tu jeszcze jest chyba droga gdzieś na bok, można się rozejrzeć. O ile dam radę. Just like the door to the ballroom upstairs, this door features no keyhole, but does have an indentation for a signet. The ring slots perfectly into place and the door opens, assailing you with pungent musk. Co tu jeszcze znajdziemy? No bo wiecie, oni jednak, kurde, mieli nadzieję te dzieci odzyskać. No, a tu się okazuje, że nie ma. No ale jakby przyszli i sami by zobaczyli... Właśnie nie wiadomo, co by było, jak ja bym ich wypuścił, by się okazało, że na przykład oni teraz musieliby z nimi walczyć, nie? Czy co? No nie wiadomo, ciekawe w sumie, ale no wybraliśmy jak wybraliśmy, także... Umbrell Alcam, sądzę, że jak mówisz, masz powody do dumy z rozkwitu wampirzego kręgu w twoim mieście. Naturalnie Atkatla jest bardziej homogeniczna niż Wrota Baldura i napotykasz tam mniej trudności ze strony innych frakcji i stróżów prawa, ale i tak przyjmij moje wyrazy uznania za postępy, jakie poczyniłeś. Ciesz się sukcesem, póki możesz, Alcamio, bo obawiam się, że wkrótce przyćmi go mój triumf we Wrotach Baldura. Jestem u progu długo planowanej transformacji, która całkowicie zmieni zasady gry. Zbyt długo zadowalałem się byciem jedynie wampirzym lordem w jednym z głównych miast, podczas gdy mogę być kimś znacznie potężniejszym. I to osiągnę, ale to wszystko, co powiem na ten temat, młody Alkamie. W końcu nie możemy zdradzić niespodzianki przedwcześnie. Cazador Shar. Pieczęć gildii na okładce należy do spółdzielni drukarskiej we Wrotach Baldura. Ma się rozumieć, że pamiętam. Jak tylko zobaczyłem tę dziewczynę, wiedziałem, że będą z nią kłopoty. Tej małej złodziewki zawsze wszędzie było pełno, a szczeniak Goriona podążał za nią krok w krok. Nie dziwi mnie, że w jej żyłach płynęła krew mrocznego boga. Anonim, Candlekeep. Pierwszy raz zawsze przychodzi na myśl Sarovok i jego zgraja. Wiesz, że to wszystko zaczęło się od odrobiny żelaza w Nashkill? Wszyscy bali się, że broń rozsypie im się w rękach. Wtedy myślałem, że problem tkwi w nieuczciwych kupcach. Nigdy bym się nie domyślił, że ten facet to syn Bala. Amliński najemnik, rozmowa przeprowadzona na łożu śmierci. Ośmielasz się wymawiać przy mnie to imię? Moja pani obróciła się w popiół, walcząc z tymi przeklętymi nikczemnikami. Przeklinam Bala, przeklinam Irenikusa i przeklinam ciebie. Wrogo nastawiony wampir, slamsy od Katli. Pięcioro zerwało tetyr na strzępy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek liczył na to, że kolejne pomioty Bala zdołają zakończyć wojnę, którą rozpętało kilkoro z nich samych. Z drugiej strony oni wszyscy mieli tendencję do zabijania się nawzajem, prawda? Niech ich piekło pochłonie. Mam nadzieję, że wszyscy zostali już starci z powierzchni Fejrunu. Emerytowany kupiec Saradusz. Nie mam upoważnienia do omawiania jakiegokolwiek morderstwa z kimś twojego pokroju. Jeśli ci to nie odpowiada, złóż skargę do morskiej wieży, ale szczerze mówiąc, kogo obchodzi, że ktoś zakatrupił pomiot Bala? W końcu ich tatko jest bogiem mordu. Na ręczach powinny pięści Wrota Baldura. W dalszej części znajdują się zapisy kilkuset innych wywiadów, z czego większość ogranicza się do kilku zdań. Na poduszce leży czaszka ze zwojem wsuniętym między kościste szczęki. W pustych oczodołach rozbłyskuje mistyczne światło. Odnosisz wrażenie, że czaszka zaprasza cię do zbadania nad zamkniętych w niej wspomnień i chyba chce pokazać ci je natychmiast. Wspomnienia zamknięte w czaszce wzbierają niczym fala przypływu, pozwól jej się ogarnąć. Ta czaszka to jedyne, co pozostało z wampira Veliota. To on przemienił Cazadora, ofiarował mu dar, a potem nauczył reguł wampirzej egzystencji. Skup się na wspomnieniu, jaka była pierwsza lekcja Veliota.
pierwszej lekcji Veliot nakazuje zawsze dominować. Nie pozwól nikomu się z tobą zrównać. Veliot wspomina, że jak Cazador skontaktował się z dawnym przyjacielem, za karę musiał patrzeć, jak Veliot wysysa jego przyjaciela do dna. Skup się na wspomnieniu, jaka była druga lekcja Veliota. O. Wypadkowe myśl rozprasza twoją uwagę, tracisz wątek lekcji Veliota. Veliot wspomina, jak Cazador zbuntował się przeciwko niemu. Na 11 lat został przebity kołkiem, ponieważ poniósł porażkę. Jaka była trzecia lekcja? Trzeciej lekcji Veliot przypomina, żeby nie działać pochopnie. Niemal nieśmiertelna istota ma zawsze czas, żeby wszystko dokładnie zaplanować i działać dopiero, gdy cenę za to zapłaci ktoś inny. Veliot wspomina, jak Cazador, opanowawszy wszystkie lekcje, zabił go w ramach rytuału perfekcyjnej rzezi, ależ mieli wtedy obaj ubaw. Veliot wspomina, jak Cazador wygotował jego czaszkę, by zdjąć z niej skórę, a potem jako dodatkową drwinę wsunął zwój na ok między szczęki Veliota. Oczy do czaszki rozbłyskują po raz ostatni, a jej szczęki otwierają się. Zwój ze wszystkimi rytuałami Cazadora należy do ciebie. Veliot zaś znika w otchłaniu. Na swój czarny mszy. Po rozwinięciu zwój ujawnia listę obrzydliwych rytuałów i obrzędów, szczegółowo opisujących wszystkie sposoby, w jakie można obrzucić śmierć na swoją korzyść lub po prostu uczynić ją bardziej interesującą. Pergamin pokryty jest opisami rytuału rzezi doskonałej, liturgii umarłych, sakramentu potępionych i wielu innych dziwnych, przeklętych rytuałów. Ostatni wpis jest jednak znajomy. Rytuał bluźnierczego wyniesienia. O żałosny umarły, o wygłodniały umarły. Twoim darem jest nieśmiertelność, ale twoim więzieniem ciemność, a jego strażnikiem głód. Rytuał bluźnierczego wyniesienia cię uwolni. Chodź w świetle słońca, nie cierp głodu. Rozwijaj swą moc ponad wszelkie wyobrażenia. Zawarto pakt z panem piekielnego ognia. Dostarcz mu 7000 dusz, z których każda nosi piekielny znak, a uwolnisz się z Kaidan. Poznasz prawdziwą moc. Dostarcz duszę, wypowiedz słowa. Ecce Dominus has animas offero in sacrificio. Nunc volo potestatem quam pollicitus es mihi. To jest chyba w łacinie. Tak czy siak, 7000 dusz musiał przyprowadzić. Zwój z imionami. Tysiące nazwisk, wiele z nich brzmi znajomo dla każdego wrotanina, choć niektóre z tych na początku listy należą do rodzin, które już dawno wymarły. Jest to lista nazwisk ludzi sięgająca wiele wieków wstecz, ale obejmująca dzień dzisiejszy. Za grzechy moją duszę przemieniono nowy atrament, którym jest zapisany ten oto pergamin kołyszący słowa do wiecznego snu, chyba że je uwolnisz. Dziennik Cazadora Czara dokumentuje posunięcie i działanie jego pamiątów ze szczególnym uwzględnieniem Astariona. Każdy rozkaz, porażka i kara zostały odnotowane z chłodną kalkulacją, tylko ostatnie wpisy zdradzają jakiekolwiek emocje. Astarion nie wrócił dziś w nocy z polowania. Gudig doniósł, szykuje szczypce, będą czekać na powrót chłopaka. Wciąż nie wrócił, nie powinienem się dziwić, chłopak zawsze sprawiał kłopoty, ale żeby zniknąć teraz, kiedy jesteśmy praktycznie gotowi, to nie do pomyślenia, nawet w jego przypadku. Wysłałem potomstwo, znajdą go i sprowadzą do domu, a kiedy tak się stanie, zapłaci mi za to wrzaskiem. Minęło wiele dni, a wciąż się nie odnalazł. Żadna ilość pólu nie zdołała zmotywować jego rodzeństwa, by go odnaleźć. I zdaje się, że wrota Baldura połknęły go w całości. Szukam coraz dalej, ale mój zasięg poza miastem jest ograniczony. Tymczasem tutaj polowanie trwa. Wygląda na to, że moje polowanie skończyło się klęską. Znaleziono szczątki Astariona porzucone daleko od miasta. Nie wiem, jaki smutny los go spotkał, ale z pewnością sam był sobie winien. Jego zwłoki są tu pospiesznie transportowane, a gdy już dotrą na miejsce, wcisnę wszystko, co pozostało z jego duszy. Z powrotem do tego zgniłego zawłoka, aby mógł w końcu zająć swoje miejsce i aby rytuał mógł się rozpocząć.
Jeżeli Astarion zginął gdzieś tam samotny, pewnie go ci łowcy dorwali. No to tyle chyba. Czy tam na niżej się nie da zejść? Niby są jakieś drzwi, kurde. Chyba by dało radę, tylko miałby piórko spadanie być włączone. A może tu jest gdzieś zejście? Wiecie? To jest ten podest. No bo niby są jakieś drzwi. Sprawdźmy najpierw te ostatnie tu. Chciałbym piórko spadanie. Dobra, wiecie co, tak z ciekawości ja wezmę sobie, wypiję piórko spadanie. O, fuck, nie zauważyłem. Słoneczne ostrze Pelora? Rapier finezyjny, plus jeden. Ułatwienie przeciwko nieumarłym. Książka. Lady Incognita, turmalinowy otchłanie. Dowódczyni wampirów Donella Shara otworzyła na nowo rozległe błękitno-zielone sale pod wrotami Baldura i zapewniła nam nad nimi władzę. Jako jednak historia kryje się za tym podziemnym kompleksem, jak daleko wstecz sięga. Nawet Donella Architekt nie wiedziała tego na pewno, jednak w swych notatkach snuła domniemania, że otchłanie były dziełem krasnoludzkich wygnańców z Beryndenu. Choć sama przyznawała, że nie jest nawczynią dziejów krasnoludów, napisała: choć głębokie, te sale zdecydowanie były bardziej wysuniętą placówką niż miastem, choć jeśli powstały na potrzeby obsługi niższej kopalni, co krasnoludy tu wydobywały. W moim odczuciu ważniejsze pytanie brzmi, jak to się stało, że te porzucone głębie tak długo pozostawały nieodkryte pod tak wielkim miastem jak Wrota Baldura? Czy zostały rozmyślnie ukryte jakimś trwałym zaklęciem, które w końcu straciło swoją moc? Możemy się tego nigdy nie dowiedzieć.
Sorry. Mroczne wyjście. Kanały Dolnego Miasta. Wszystko prowadzi do kanałów. Gdzie ja jestem? A tu. Okej, no byłem tu, ale było chyba zamknięte, no nie? No spoko, tylko że teraz wszyscy musieli za mną pójść. My w sumie... Dobra, to tak, nie, ja wracam. Robimy tak. Próbuję zgrupować oczywiście. Albo jeszcze inaczej. Wszyscy się teleportniemy. Tutaj wszystko. Chyba ta. Aha, jeszcze tą dziewczynkę mieliśmy sprawdzić. To wiecie co, to ja się tutaj wrócę. Do tych lochów. Windę czeka, żeby zawieźć cię z powrotem na górę. I teraz tak. Tędy. No teraz w takim razie, no nie musimy już szukać tych ludzi, żeby im powiedzieć, co się stało, więc mamy to z głowy. Jeszcze chciałem porozmawiać z tą kapitan, którą to uratowaliśmy. Aha, i ona po prostu taka sobie tutaj będzie leżała. Ona i tak nie żyje, jak widzimy. Myślałem, że może po zabiciu wampira coś się zmieni w tej kwestii, widocznie nie. Także chciałem porozmawiać z kapitan w Spłonionej Sirenie. Bo z nią nie rozmawialiśmy po tym, jak ją ratowaliśmy. Chciałem zobaczyć, coś powie. I potem następne zadanie z listy. Prędy najszybciej. No już tu chyba. Mam pewnie trochę gratów do sprzedania w sumie, to dobra, to sprzedamy szybko. Easier to don some armor than... Your notoriety proceeds. Wacława cię wyprzedza. Zmieniono ceny, by dać ci do zrozumienia, że nie chcą cię w mieście. A to z tym, kurde. Przez tą gazetę pieprzoną. Takie syny. Chciałem posprzedawać graty. Dobra, nic nie zrobimy. Znaczy, moglibyśmy poza miasto iść sprzedać gdzieś. Ale chcę się w sumie bardziej pozbyć tobołów, bo kasę to ja mam. Więc...
Albo wiesz co, pierdol się. City's got a dangerous air to it these days. Byli jacyś tam kupcy, kurde, na zewnątrz. Może, on, może tam to moja zła sława nie dotarła, powiedzmy jeszcze. Albo ten gościu, kurde, który mnie zna, może on nie dał się nabrać. Tak czy siak, chodźmy do spóźnionej syreny. Gdzie ona jest, spóźniona syrena? Tu. Próbuję do tego gościa, który mnie zna. Ale to zaraz. Czekaj, że ktoś te trupy podprzątał, chociaż... Trupy tak, gorzej jest... Jo. O, jest. Proszę, proszę, czyż to nie wiedźmobójca? Jeśli przybywasz sprawdzić, jak się miewam, daruj sobie. Moja załoga zachowuje się, jakbym była z cholernej porcelany. Jeszcze trochę i zacznę rozdawać kopniaki, tylko po to, żeby pokazać, że nadal mogę. Tyle? Wciąż próbujemy wyszorować to miejsce i zmyć odór wiedźmy na cycki Amberlee. Cóż to był za smród? Okej. Więc tak, ten koleś, którego znam, to kuźnia 9. Spróbujmy. On się raczej nie powinien dać nabrać. Zna nas osobiście. Co mogę dla ciebie zrobić? Oczywiście, gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. Okej, okay, on jest spoko, dobra. Mamy gdzie sprzedać graty. 1200 hajsu. Kurde, diamenty. Jakie drogie, czekajcie. Nie wiem, czy on ma tyle. Aha, wszystkie za 420. Okej. Ten flet się chyba nie przyda. Dobra, nie ma już kasy, koleś. Ale przynajmniej spoko. Dobra, to teraz tak. Roty Umeluma zaginął. Znajdziemy go, to znajdziemy, tak? Mamy połowę klauna, musimy szukać dalej. No to rozwiąż sprawę morderstw.
To jest połączone najprawdopodobniej z właśnie z badań sprawy morderstw. Do nagrobków Candle Hallowa. Wydaje się, że może to być siedziba kultu Bala. Wydaje się też, że to wszystko się ze sobą łączy. A więc teraz będziemy lecieli kamień nieneteryjski Orin zdobywać i przy okazji prawdopodobnie raz, dwa, trzy albo cztery zadania z listy zostaną rozwiązane, jeśli dobrze pójdzie. A więc to jest wejście. Tu gdzieś się wchodzi, gdzie to jest? Tu. Co prawda, sprawa morderstw. Nagrobki Candle Hallowa. To oczywiście też oznacza sporo walki, prawdopodobnie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jest tu. Nagrobki Candle Hallowa. Zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.